Jesteś wiernym kibicem Legii Warszawa. Jeśli tak, to od razu zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić żadnych gorących nowości o naszym klubie. A dziś mamy wiadomość, która może zmienić przyszłość drużyny. Opowiem Ci wszystko o wzmocnieniu, które zaskakuje w Ekstraklasie i może stać się kluczowym zawodnikiem Legii. Zostań do końca, aby dowiedzieć się, co przyszłość ma dla niego w zanadrzu. Przejdźmy od razu do sedna. Minionego lata Legia Warszawa sprowadziła Rubena Wynagre na wypożyczenie ze Sportingu i od tamtej pory pokazuje klasę na boisku. Słyszałeś już o nadchodzącym ważnym meczu? To w ten czwartek, kiedy Legia zmierzy się z Dritą w eliminacjach do Ligi Konferencji. Z pewnością będziemy faworytami, a występ Wynagre będzie kluczowy. I spójrz, to okno transferowe to złota okazja. Jeśli będzie błyszczał dalej, kto wie, może Legia znajdzie sposób, aby zatrzymać tego piłkarza na stałe. Ale chwila! Zanim przejdziemy dalej, jeśli podoba Ci się ten film i nie chcesz przegapić żadnych szczegółów o Legii, zostaw lajka już teraz. To kluczowe, abyś nadal otrzymywał najlepsze informacje o klubie. A teraz wracamy do Wynagre. Przyszedł ze Sportingu na wypożyczenie do czerwca 2025 roku z opcją wykupu, która przekracza 2 miliony euro. Kwotę, na którą Legia na razie nie może sobie pozwolić. Ale co, jeśli będzie grał na takim poziomie? Może klub będzie musiał podjąć wysiłek, by go zatrzymać. Spójrz, co Łukasz Gikiewicz powiedział o nim. To po prostu fantastyczny piłkarz. Nie potrzebował wymówek, żeby się zaaklimatyzować. Przyszedł i od razu błyszczy. Transfer Legii to Strzelc Wdziziak. Do tej pory Wynagre rozegrał 7 meczów i zanotował 3 asysty. Jeśli będzie grał dalej na tym poziomie, Legia może znaleźć sposób, aby go zatrzymać na stałe. A teraz pytanie do Ciebie. Co sądzisz o możliwym pozostaniu Wynagre? Twoja opinia jest kluczowa dla klubu, więc zostaw komentarz i podziel się swoimi myślami. Porozmawiajmy o przyszłości naszego zespołu.